witam w kolejnym, myślę już ostatnim odcinku z The Hella 2, w którym omawiam raidy. Zostało nam ich już niewiele. Wydaje mi się, że omówiłem raidy związane z czterema pierwszymi klasami. Zostało jeszcze przejrzeć ostatnie dwie, czyli Łotrzyce i Barbarzyńcu. Myślę, że już tego zostało na tyle niewiele, że będzie można dość szybko przejść do podsumowania i ten odcinek generalnie będzie krótszy od poprzednich. No dobra, nie przedłużając, zobaczymy sobie, jakie cechy specjalne mają Łotrzycy. Jeśli chodzi o moje doświadczenie w grze Łotrzycami, nie jest ono zbyt duże. Jedyną postacią, którą grałem nieco dłużej, była Iron Maidenka, jednak grałem ją już dość dawno temu. Dlatego sporo zdążyło się zmienić. Wydaje mi się, że jak nią grałem, nie było nawet jeszcze trajtów, tak więc wydaje mi się, że nie powinienem teraz przy omawianiu tych cech brać w ogóle tego pod uwagę, że nie grałem. Ale nic, zobaczymy. Zobaczymy, co tutaj takiego jest. Gold Digger. Tej cechy wydaje mi się nie było w przypadku omawiania poprzednich postaci, więc jest to coś nowego. Nie przypominam sobie tego traita na innych postaciach. Nie jestem pewien, czy ma dostęp do niego tylko Łotrzyca, czy wszystkie jej podklasy. Ale wydaje mi się, że to nie jest żadna specjalna cecha. Jest ona raczej dostępna dla wszystkich. Ale dobra, co to jest? Mamy premię do dropu złota. Wydaje mi się, że jest to premia punktowa. 2 razy poziom postaci, czyli 100 golda więcej możemy znajdować z potworów na maksymalnym poziomie. To już całkiem sporo, chociaż moim zdaniem jakoś specjalnie gameplayu to nie zmienia. Nie jest to cecha bojowa, absolutnie. Dlatego z automatu w moim założeniu ta cecha to nic specjalnego. Dodatkowo mamy tutaj karę w postaci obrony. To już w ogóle moim zdaniem skreśla ten trade. Nie jestem pewien, czy jest jakikolwiek sens, by to brać. Jeśli już, to może na jakimś innym trybie, ale moim zdaniem obrona jest zbyt wartościowym parametrem i nieważne, czy gramy na normalnych trybach, czy na jakichś speedrunach, czy ironmanach, moim zdaniem nie powinniśmy jednak tej obrony psuć. Łotrzyca jest postacią bardzo kruchą, więc ona jednak o tą obronę musi dbać, nawet bardziej niż inni bojownicy. Tak więc tym bardziej moim zdaniem ten trade średnio ma sens. Chyba że próbowalibyśmy zrobić z Łotrzycy jakiegoś kastera, który trzymałby się na dystans. Jednak nadal moim zdaniem ta kara jest zbyt sroga, a korzyść nie jest moim zdaniem aż tak ważna. Nie mówię, że jest niezauważalna, ale nie jest po prostu aż tak ważna. Tu mamy redukcję obrony o 120% poziomu postaci, czyli 60 obrony mniej mamy na końcu gry. To jest moim zdaniem bardzo dużo. 60 punktów obrony. Nawet maksując Dodgera nie moglibyśmy tego skontrować. Moim zdaniem to jest jednak drobna przesada. Ten penalt jest zdecydowanie za wysoki. Korzyść z kolei moim zdaniem w ogóle nie warta tego penalta. Dlatego raczej moim zdaniem cecha śmieciowa nie warta zachodu. Tym bardziej biorąc pod uwagę to, ile mamy przedmiotów z premią do golda i jak łatwo możemy sobie tego golda nafarmić na różne sposoby, więc tym bardziej ten trade moim zdaniem nie ma sensu. Jest to strata slotu i osłabianie postaci, gdyż ten penalt no, zbyt surowy jest moim zdaniem. Na pewno bardzo byśmy go odczuwali z biegiem czasu. Co mamy dalej? Ach tak, Big Frame. Bardzo ciekawa cecha. Mamy więcej życia co poziom i więcej życia z żywotności. Ale niestety rośnie nam autohit. Więc z założenia ta cecha ma powiedzmy za zadanie wyrównać trochę te bazowe statystyki Łotrzycy, aby bardziej przypominała tych standardowych wojowników. Łotrzyca oczywiście ma problemy z hapsem, ma go trochę za mało.
Z kolei ma autohita poprawionego względem innych postaci, więc tutaj można powiedzieć, że oddajemy tą specjalną cechę w postaci autohita, żeby dostać więcej życia i móc jakkolwiek zrównać się tutaj poziomem tego HP z typowymi wojownikami. Nie mam, szczerze mówiąc, zdania odnośnie tego traita, czy jest on dobry, czy nie. To już moim zdaniem jest kwestia gustu. Moim zdaniem jednak ten trait troszeczkę tą łotrzycę, że tak powiem, spłyca. Powoduje, że przestaje się ona jakoś specjalnie wyróżniać na tle innych postaci, innych wojowników. Aczkolwiek, biorąc pod uwagę to, że i tak łotrzycę często robimy właśnie pod normalną walkę, to ta premia jest jak najbardziej atrakcyjna i ten penalt, moim zdaniem, wydaje mi się, że jest jej warty. 3% w przypadku łotrzycy, która ma i tak tego autohita poprawionego, wydaje mi się, że to nie jest aż tak dużo. Więc moim zdaniem można ten trade rozważyć, można nad nim pomyśleć. Wydaje mi się, że jakbym robił łotrzycę w najbliższym czasie, jakąś nową na multiplayerze nawet, to być może zainteresowałbym się tym tradem, o ile nie znalazłyby się jakieś inne, ciekawsze opcje. A to jest niestety prawdopodobne. Tak czy inaczej, uważam, że ten trait jest ok. Szału nie ma, ale jest ok. Dalej mamy Expertis. To powoduje, że łotrzyca zmienia się w takiego trochę topornika. Aczkolwiek to nadal jest łotrzyca. Nie staje się przez to inną klasą. Jaką mamy korzyść? Możemy używać toporów w walce wręcz, ale oczywiście za cenę tego, że nie używamy już więcej dwóch broni. Zarówno mieczy, jak i buław. Co mogę rzec? Ten trait nie tylko daje nam możliwość używania innego rodzaju broni, ale też zmienia się w związku z tym statystyka związana z przyrostem obrażeń na postaci, tak zwany strength factor. Siła w przypadku takiej łotrzycy działa nieco inaczej. Nie jestem pewien, czy statystyki się zmieniają. Raczej nie, dlatego musielibyśmy tutaj pójść w Benderus, żeby móc tą siłę wymaksować, móc ją mieć na poziomie 250. Wydaje mi się, że powinna mieć dostęp do tej cechy. Tak jest. Tak więc Expertis powinniśmy brać tylko i wyłącznie z Benderus, by móc właśnie naprawić tą siłę. Łotrzyca z tą cechą ma naprawdę świetny przyrost obrażeń w miarę rozwijania siły. Co ciekawe, o wiele lepszy przyrost od tego, jaki ma domyślnie Savage, czyli barbarzyńca, postać, która z założenia powinna mieć te surowe obrażenia największe ze wszystkich postaci, właśnie z racji na to, że nie ma dostępu do obrażeń krytycznych. Więc ta cecha, moim zdaniem, jest dość OP, gdyż powoduje, że łotrzyca jest w stanie wyciągnąć naprawdę o wiele lepszy bazowy damage od Savage'a, a do tego nadal ma kryty, które w przypadku łotrzyc są nadzwyczaj dobre, wiele lepsze niż w przypadku zwykłych wojowników czy barbarzyńców. Więc dzięki tej cesze łotrzyca staje się naprawdę prawdziwym kolosem, prawdziwym siłaczem i jest naprawdę, naprawdę potężna. Wiele osób, pamiętam, robiło łotrzycę pod tą cechę i naprawdę świetnie się sprawdzała. Tak więc wydaje mi się, że trade warty polecenia, ale tylko wtedy, kiedy chcemy jakiejś odmiany. Ja szczerze mówiąc nie zamierzam robić takiej łotrzycy pod topór. Moim zdaniem trochę jednak łotrzyca komicznie wygląda z toporem. Bardziej jednak skłaniałbym się ku tej klasycznej, czyli na dwie bronie. Ale to już kwestia preferencji. Tak czy siak, cecha grywalna. Dodatkowo dostajemy tutaj premię do progu ogłuszania, więc fajna sprawa. Nie mamy żadnych kart związanych z niższą obroną, odpornością na przykład, albo czymś w tym stylu. Więc no, można rzec, że właściwie ten trait nie ma żadnych penaltów, gdyż skoro używamy toporów tak czy owak i z nimi mamy jeszcze lepsze te bazowe obrażenia, no to nawet jeśli mielibyśmy dostęp do buław i mieczy, no to tak naprawdę mijałoby się kompletnie z celem. Nie miałoby kompletnie żadnego sensu używanie ich, skoro mielibyśmy właśnie te topory, które oferowałyby nam jednak
więcej tych obrażeń. Jeśli chodzi o typ tych toporów, wydaje mi się, że to są te same topory, do których ma dostęp Shugoki. Więc są to te topory, te lepsze. Właściwie to bardziej one przypominają bronię drzewcową. Bo tam właśnie są takie bronie jak gizarmy, halabardy, więc to bardziej powinno być jako bronie drzewcowe. Ale w każdym razie chodzi mi o to, że są nieco lepsze od tych toporów, do których mają dostęp barbarzyńcy. Wydaje mi się, że były tam obrażenia nieco lepsze, te średnie. Więc no, to już w ogóle ta siła płynąca z tej cechy jest po prostu niesamowita. Dziwię się tylko, że nie ma tutaj nic o tym wspomnianego właśnie, że obrażenia postaci z toporem są o wiele większe niż w przypadku obrażeń, jakie uzyskiwalibyśmy używając tych mniejszych broni. Sam nie wiem dlaczego. Być może to niedopatrzenie, zabrakło miejsca, sam nie wiem. Albo uznano, że to mało istotne, gdyż jest to coś, czego za bardzo w statystykach bezpośrednio nie widać. Dopiero z czasem tego doświadczamy. Tego przyrostu tych obrażeń. W każdym razie naprawdę, naprawdę fajna cecha. Łotrzyca z tą cechą wcale nie jest słabsza. Jest nawet lepsza. Nie wiem tylko jak w przypadku szansy na uderzenia krytyczne. Gdyż domyślnie łotrzyca, używając dwóch broni, naprawdę może tego crit chance'a nieźle wyśrubować, gdyż między innymi dzięki jednemu konkretnemu unikatowi, jakim jest Decapitator, może ten crit chance wyciągnąć nawet powyżej 50%, może nawet jeszcze większy, szczerze mówiąc nie pamiętam, ale w każdym razie jest parę takich broni jednoręcznych, które całkiem fajne bajery oferują z tym związane. W przypadku toporów Shugokiego niestety nie wiem jak jest, jakie tam są do dyspozycji unikalne wersje, aczkolwiek na pewno da się na tym grać i gra się przyjemnie. No dobra, czy jeszcze coś tu zostało? Chyba nie. Nie, nic więcej tu już nie ma. Sprawdzimy sobie teraz zabójczynię. Zabójczyni, co ona ma? Ja jednak nie widzę tutaj tej cechy od Gold Fanta. Więc chyba jednak jest ona tylko dla łotrzycy dostępna. Okej, tutaj coś mamy. Puncturing Stab. Chance to bypass melee damage resistance and defend the target. 25% szans jakby ominięcia odporności DF celu. Ale za cenę skuteczności ataku. Sporo tej skuteczności ataku zabiera ten trade. Nie jestem pewien na ile to ma sens. Jest trochę potworów, które mają odporności. Jednak nie jest ich też aż tak wiele. Ponadto nie uzyskujemy tutaj 100% szans, tylko na najwyższym poziomie 25% szans. Nie jestem do końca pewien, jak to wpływa na DPM. Ale wydaje mi się, że można się bez tego obić. Tak czy inaczej, zabójczyni ma bardzo duży crit chance. Naprawdę świetne te obrażenia krytyczne. Wydaje mi się, że są one na tyle dobre, że z tymi obrażeniami nie ma aż takich problemów na tej postaci. Co prawda, wiem, że omawiając zabójczynię, mówiłem, że nieco z tymi obrażeniami może być do tyłu, ale ostatecznie zmieniłem zdanie na ten temat. Uznaję, że nie jest wcale aż tak źle, że jedyne, z czym może mieć problem, to z nieumarłymi. A wśród nieumarłych wydaje mi się, że nie ma specjalnie takich mobów, które mają jakieś odporności albo DFE. Tak więc nie jestem pewien, czy ten trade ma jakiś sens. Gdyż on przydawałby się tylko w przypadku pewnych konkretnych typów potworów. A ten penalt, no niestety, dotyczyłby wszystkich. Więc wydaje mi się, że ten trade nie jest zbyt ciekawy, zbyt atrakcyjny. Trzeba by to było poddać analizie. Ja nie planuję w najbliższym czasie grać tą postacią. Ale jeśli miałbym nią grać, wydaje mi się, że chyba nie brałbym tego trade'a. Moim zdaniem ta kara do skuteczności ataku jest zbyt duża. A żal by mi było tak naprawdę marnować punkty w perkach. Chociażby na takiego Eagle'a tylko po to, by ten penalt załatać. Nie jestem po prostu pewien, czy miałoby to większy sens. Aczkolwiek ta korzyść no jest atrakcyjna, gdyż nie możemy w żaden inny sposób jakoś obejść tych rezistów, potworów. Nie ma na to żadnych jakichś przedmiotów, które by nam to umożliwiały.
Wśród perków wydaje mi się również, również czegoś takiego nie ma, więc można by się jednak było zastanowić jeszcze nad tym trade'em. Wolałbym go zbyt pochopnie nie skreślać. Dlatego powiedzmy, że na razie postawię na nim znak zapytania. Czy coś tu jeszcze jest? Ach tak, Black Witchery. Dzięki temu trade'owi wydaje mi się, że łatwiej można zrobić łotrzycę bardziej pod baga. Jednak nie jestem pewien, czy to aby na pewno wystarcza. Wydało się zrobić takiego czystego kastera z łotrzycy. Moim zdaniem nie. Tym bardziej z racji na to, że Penalt nie uniemożliwia nam korzystanie z jakichkolwiek broni, a tylko i wyłącznie z broni dystansowej, jaką są noże do rzucania. Tak więc dalej możemy walczyć wręcz, dalej mamy do dyspozycji szpony. Tak więc gdyby ten trade naprawdę umożliwiał nam wejście z magią na poziom podobny do zwykłych magów, no to otrzymalibyśmy w rezultacie postać, która no, byłaby ewidentnie lepsza w porównaniu do nich. Wręcz OP, bo mielibyśmy do dyspozycji świetne zaklęcia, jak i nieźle radzilibyśmy sobie w normalnej walce. Chyba że musielibyśmy wybierać, przynajmniej jeśli chodzi o item setup. Tak czy inaczej, nawet jeżeli ten trade oferowałby nam większą moc zaklęć, albo nawet więcej magii, to nadal nie naprawiałby problemu związanego chociażby z szybkością czarowania. Koniec końców na pewno nie dałoby rady dorównać magom w tym zakresie. Tak więc trade ciekawostka, gdyż bez tych noży do rzucania, nawet jak gramy zwykłą zabójczynią, tak możemy się obejść. Więc również nie jest on moim zdaniem zły. Zależy, na czym nam zależy. Mamy tutaj wybór. Możemy zainteresować się bardziej tą magią, a możemy pójść czysto w walkę taką tradycyjną. Moim zdaniem żadna z tych opcji nie będzie zła, aczkolwiek idąc w tą stronę tego kasterstwa, musimy jednak brać pod uwagę, że to będzie tylko i wyłącznie dodatek, takie wspomaganie. Że nie będziemy mogli na tym raczej opierać naszej głównej siły w walce. Myślę, że jest z tym podobnie jak jest chociażby z aurami u Inkwizytora, Devastatora, to znaczy. Tak więc również jest to coś, co wypadałoby sprawdzić. Ja nie grałem tą postacią, tak więc powiedzmy, że tutaj nie wiem dokładnie, co ten trade oferuje, ile tych premii, gdyż z tego opisu w sumie nic nie wynika. Ale ma nam on z założenia trochę chyba urozmaicić walkę taką dystansową. Co prawda niby mamy te noże do rzucania, ale być może one nie wystarczają. I właśnie w ramach takiej alternatywy jest ten trade. Dalej tu już raczej nic nie ma. Sprawdzimy sobie Iron Maidenka. Iron Maidenka jest to bardzo, bardzo specyficzna postać, jeśli chodzi o styl, o mechanikę, sposób działania. Tak więc na pewno ma tych trade'ów specjalnych trochę więcej. No i zobaczmy sobie, co tu takiego jest. Rolls Without Thorns. Mamy tutaj poprawę obrażeń od cierni, tak więc korzyść bardzo fajna, ale niestety mamy penal w postaci szansy na blok. Niestety szansa na bloku Maidenki jest dość ważna, nawet bardzo ważna. Dlatego ten trade niestety wydaje mi się, że nie należy do najpopularniejszych. Ze względu na korzyść jest fajny, ale szansa na blok jest to parametr, którego nie bardzo mamy jak naprawić, nie mamy za bardzo jak na niego wpływać. Jest w grze zaledwie parę takich przedmiotów, które mogą nam poprawić ten block chance. Nie wiem, jak jest z tarczami u Maidenki. Czy są wśród nich jakieś, które oferują tutaj lepszy ten block. Ale z takich zwykłych przedmiotów właściwie nie mamy zbyt wiele możliwości. Jednym z nich jest taki pierścień Boil Rod Scholar. Nie wiem, prawdę mówiąc, co myśleć o tym trade'cie. Ja bym go chyba jednak nie brał, gdyż ten mniejszy blok powodowałby, że więcej byśmy obrywali, a Iron Maidenka blokując również oddaje obrażenia, tak więc raczej chcemy mieć na tej postaci ten blok jak największy, by móc te obrażenia oddawać
w pewnym sensie za darmo, a ten trade trochę by nam to utrudniał. Tak więc raczej chyba bym sobie go darował. Wydaje mi się, że były jakieś lepsze opcje. Wrecking Block, co my tutaj mamy? Blocking hits, reflects damage increased by back to attacker. No właśnie. Tutaj mamy poniekąd trochę przeciwieństwo tego. Również mamy zwiększenie obrażeń, ale tylko w sytuacji, kiedy blokujemy. Jeżeli mamy wysoką szansę na blok, blokujemy bardzo często. Więc ten trade bierzemy tylko wtedy, kiedy wiemy, że uda nam się ogarnąć jakoś ten blok z przedmiotów, uda nam się go jakoś wydatnić. Wtedy zwracamy tych obrażeń więcej. Kara w postaci szybszego tracenia wytrzymałości przez tarczę. Moim zdaniem spokojnie można sobie z tą karą poradzić. Koniec końców mamy do dyspozycji mnóstwo tych olejów, którymi możemy podnieść wytrzymałość przedmiotu nawet do 200 punktów. Tych olejów naprawczych w terenie również dużo drobi. Więc wydaje mi się, że da się z tym jakoś żyć. Na początku oczywiście będzie to irytujące, że te tarcze będą się szybciej psuły, ale z tego co pamiętam, jak grałem, kiedy jeszcze nie było trade'ów i przedmioty, no siłą rzeczy te tarcze psuły mi się w normalnym tempie, to tak czy inaczej na początku bardzo szybko niestety te itemy się psuły, z racji na to, że po prostu miały one mało wytrzymałości. Maidenka dużo tych obrażeń oddaje, dlatego no, trzeba się z tym niestety liczyć, że te przedmioty się będą szybko psuły, ale na endgame'ie moim zdaniem to już nie powinno być tak ciążliwe, więc ten penalt na końcu gry właściwie nie powinien w ogóle nam przeszkadzać. Zupełnie jakby go nie było, a obrażeń z tytułu blokowania będzie w sumie więcej o 100%, więc ten trade akurat moim zdaniem jest o wiele fajniejszy od tego. I ten trade, z tego co pamiętam, ludzie biorą na swoich maidenkach i jak najbardziej się sprawdza. Mamy kolejny ciekawy trade, dwie wieże, który umożliwia nam używanie dwóch tarcz. To jest w ogóle ewenement kompletny. Używamy dwóch tarcz, ale nie możemy używać żadnych broni normalnych do walki. Maidenka oczywiście korzysta z tych samych broni co łotrzyca, czyli z takich małych mieczy, semitarów. Mamy tutaj jednak jeszcze jedną karę, mianowicie melee auto hit increase. To z założenia właściwie niekoniecznie musi być penalt, gdyż właściwie chcemy, żeby te potwory nas trafiały, gdyż możemy wtedy je szybciej zabijać, szybciej oddawać im ten damage. Tak naprawdę na to musimy zresztą liczyć, bo mając dwie tarcze, nie mając broni w ręce, tak naprawdę nasze obrażenia w przypadku normalnego atakowania są bardzo słabe, są bardzo osłabione. Tak więc no, liczymy jednak na to, że będziemy te potwory zabijać w taki sposób, że one same się będą zabijać o nas, więc nawet dążyć będziemy do tego, by te potwory częściej nas trafiały, by częściej wymuszały ten blok. W połączeniu właśnie z tą cechą blokowanie będzie więcej wtedy zadawać. Ta cecha, jej penalt, można powiedzieć, jeszcze buffuje w pewnym sensie tą drugą cechę. Częściej jesteśmy trafiani, więc częściej wchodzi blok, a więc częściej wchodzą te podniesione obrażenia. Tak więc można naprawdę dzięki takiemu zestawowi szybko radzić sobie z jakimiś takimi upierdliwymi wrogami w walce wręcz. Zwłaszcza takimi, co atakują bardzo szybko, mają ten cios podwójny. Jak na przykład Reapery, albo nawet Stormy czy Lavalordy. Tego typu potwory, wydaje mi się, że w przypadku takiego zestawu będą padać jak muchy. Więc ostatecznie całkiem ciekawy trade. Jaki jest jego minus? No właśnie taki, że nie możemy za bardzo nic atakować w normalny sposób. Tak więc mogą być problemy, na przykład jeżeli będziemy walczyć z jakimiś strzelcami albo z magami, tutaj już mogą się pojawić wtedy schody. Wtedy musielibyśmy radzić sobie jakimiś zaklęciami. Nie jestem pewien, czy Maidenka ma dostęp do jakiejś... Ach tak, ona miała te kusze, zapomniałem. Tak więc nie jesteśmy bezbronni.
nadal mamy dostęp do kurz, więc wtedy musimy się nimi posiłkować, jeśli chodzi o walkę ze strzelcami i z magami. Na całe szczęście ten penalt związany z tym autohitem dotyczy tylko i wyłącznie walki wręcz, gdyż jakby dotyczył jeszcze walki dystansowej, to wtedy moim zdaniem to byłby potężny tutaj nerw dla tej cechy i mogłaby wtedy być bardzo uciążliwa. A tak, jak najbardziej jest ona do rozważenia, można jej użyć. Tak więc ten trait jak najbardziej na plus, można go polecić. Dalej tu już raczej nic nie ma. Tak więc, jak widzicie, Iron Maidenka miała aż 3 specjalne cechy dedykowane swojej postaci. Więc tutaj przynajmniej całkiem fajnie to wyglądało. Zostaje jeszcze Bombardier. Co ma Bombardierka ciekawego? Niestety moje doświadczenie z Bombardierką było bardzo krótkie. Grałem nią, ale niestety nie za długo, poza tym dość dawno temu. Tak więc nie wszystkiego zdążyłem się o niej dowiedzieć. Ale zobaczmy, co my tu mamy. Piromaniak. Mamy zwiększenie obrażeń od ognistych flaszek za cenę taką, że Dex nie daje nam obrony. Bombardierka jest to postać, która trzyma się na dystans. Niestety ma bardzo mało HP. Tak więc czymś trzeba to zrekompensować. Obrona, jak powiedziałem, jest bardzo istotnym parametrem. Dexa ma dość sporo Bombardierka, więc tej obrony może trochę stracić. Jak mamy jeden punkt do obrony za 5 dexa, czyli 100 dexa daje nam 20 obrony. Wydaje mi się, że Bombardierka ma tego dexa z 200, może nawet więcej, czyli stracilibyśmy tej obrony całkiem sporo, chyba aż 40. A z kolei premia do obrażeń dotyczy tylko flaszek od ognia i ta premia wynosi tylko 25%, więc to nie jest aż tak dużo. Jednak mimo wszystko jest Bombardierka, z racji na to, że jest postacią dystansową, to moim zdaniem zalicza się do glas kanonów, takich jakimi są chociażby łucznicy. Więc moim zdaniem, podobnie jak w ich przypadku, nie powinniśmy aż tak bardzo przejmować się kwestiami defensywnymi. I wydaje mi się, że można sobie na to pozwolić, na tą premię do obrażeń. Szkoda tylko, że nie tyczy się ona jakichś innych flaszek. Dajmy na to tych od kwasu albo tych jeszcze innych, że jest tu tylko ogień. Dlatego właśnie jednak mam trochę wątpliwości. Tym bardziej związane z tym, że w odróżnieniu od łuczników, mimo tego, że Bombardierka też jest postacią dystansową, to jednak w przypadku tych cięższych flaszek ma ona mniejszy zasięg tego ataku. Nie może sobie pozwolić na takie strzelanie, powiedzmy, z jednego końca planszy na drugi, tylko jednak musi zachowywać taki jakby półdystans. Do tego jeszcze borykamy się tutaj niestety z wrażliwościami, to znaczy z niewrażliwościami potworów. I musimy jednak sprawnie się między tymi flaszkami przełączać. I te od ognia nie zawsze będą nam potrzebne. Dodatkowo, będąc bliżej, będziemy się bardziej narażać jednak. Więc jednak ten trade, mimo tego, że oferuje nam damage, a zabiera jakąś cechę defensywną, powinien być takim typowym no-brainerem. No, nie jestem do końca pewien, czy aby na pewno ta premia do obrażeń nie jest za mała w stosunku do tego penalta. Tak czy siak, nie wydaje mi się, żeby ten trade był zły. Musiałbym się zapoznać z opiniami innych, którzy może grali tą postacią więcej. Tak więc nie mam zdania na temat tego trade. Kolejny. Toxic at Heart. Acid Burns Monster. Aha, czyli szybciej kwas działa. Fajna sprawa. Ale tracimy możliwość zadawania ciosów krytycznych. Spadają obrażenia od kwasu. Czyli również taki trade dedykowany jednej konkretnej flaszce, można powiedzieć. Tutaj podobnie jak było z tradem Tormentor Inquisitora. Również nie jestem do końca pewien, jak to działa. Musielibyśmy wiedzieć, ile dokładnie mamy tego crit chance'a, jakie są dokładnie obrażenia
te krytyczne w przypadku tych flaszek i dopiero na podstawie tego można byłoby łatwiej ocenić, czy to się opłaca, czy aby na pewno ma to sens. Nie jestem do końca przekonany co do tego trajta, jak to mniej więcej przekłada się na DPM, czy to się opłaca, czy nie. Nie jestem pewien, czy ludzie to brali, ale mam takie wrażenie, że chyba nie do końca to było dobre. Mimo, że to jest dość atrakcyjny bonus, który, można powiedzieć, naprawia nam ten mankament tego żywiołu, jeśli można to nazwać żywiołem. Bo to jest największy problem tych obrażeń od kwasu, że są one rozłożone w czasie, a jeżeli możemy to skrócić, no to z założenia powinno nam to jednak pomóc. Tylko że sam sobie trochę ten trade zaprzecza, bo co z tego, że szybciej wypalamy tych wrogów, skoro zadajemy im mniej. Trzeba byłoby przetestować to w praktyce, zobaczyć, jak te obrażenia się nakładają. I po prostu po testach ocenić, czy to ma sens. Tak więc kolejny trade, o którym zbytnio nie mam zdania, który jest dość kontrowersyjny ze względu na swoje działanie. Podobnie jak w przypadku któregoś z poprzednich, również będę się musiał dowiedzieć czegoś więcej o nich. Najwyżej później w komentarzu może dopiszę jakieś, dodam jakąś notkę o tym. Tak więc na ten moment niestety nie jestem w stanie tutaj za bardzo nic powiedzieć na temat tego, czy ten trade ma sens. Dobra, tu już nic więcej nie ma. Przejdziemy sobie do ostatniej klasy, czyli do barbarzyńców. Tutaj powinno być raczej podobnie jak było wojowników, więc nie przewiduję zbyt wiele nowych trade'ów, ale na pewno coś jest. Zobaczymy sobie najpierw Savage'a. Ach tak. Cecha Rabid to jest jedna z tych dwóch cech, które uniemożliwiają nam używanie mikstur. Pierwszą był Wild Sorcery, mieli magowie. Dawał im obrażenia zakryć większe. Tutaj jest podobnie. Mamy zdublowane obrażenia w walce wręcz. W przypadku Savage'a ta premia byłaby całkiem duża, gdyż on ma te bazowe obrażenia całkiem spore. Jednak nadal gorsze od egzekutora, dlatego ta cecha, moim zdaniem, jeśli już ją bierzemy, to o wiele więcej sensu ma na egzekutorze. Penalt nie możemy oczywiście używać mikstur. Podobnie jak w przypadku magów, można używać zamiast mikstur eliksirów żywotności na przykład w późniejszej fazie gry. Jednak o wiele częściej posiłkujemy się healingiem, więc moim zdaniem nie jest głupim pomysłem, aby biorąc tą cechę, ogarnąć sobie perk Augmented Healing, gdy ten healing był potężniejszy. Moim zdaniem to powinno jednak iść w parze, gdyż samym wykradaniem życia i wysokimi obrażeniami możemy jednak nie zawsze się utrzymać. Dlaczego powiedziałem, że dla egzekutora jest ta cecha lepsza? Otóż jeżeli idziemy w ten trade, no to jednak musimy zadbać o to, by postać była jak najbardziej żywotna i odporna. Egzekutor jest z założenia postacią o wiele bardziej odporną i o wiele łatwiej znoszącą razy, gdyż ma lepszy stan threshold, więc łatwiej jest egzekutorowi korzystać chociażby z czarów w czasie walki. Rzadziej jego akcje są przerywane, więc łatwiej możemy się leczyć healingiem. Dodatkowo, jak już bierzemy tą cechę na egzekutorze, to walczymy nim wtedy bez broni. Egzekutor bez broni ma bazowe obrażenia największe ze wszystkich postaci w grze. Noszą one na najwyższym poziomie chyba 500 punktów. Savage może o takich obrażeniach tylko pomarzyć. W jego przypadku zawsze walczymy z bronią, więc te bazowe obrażenia nie są u niego aż tak wysokie. A właśnie Rabid działa tak, że dubluje bazowe obrażenia, a nie te całkowite, jakie mamy, dajmy na to, z bronią, czy z perkami, które nam te obrażenia podnoszą. A siła Savage'a właśnie tkwi w tych perkach, że możemy tego Strongarma dalej rozwinąć na wyższy poziom. No i wiadomo, oczywiście również z broni jego siła pójdzie. Ale bazowe obrażenia ma mniejsze, dlatego egzekutor o wiele więcej jest w stanie wycisnąć tych obrażeń z tego trade'a, a zarazem ten penalt. Powiedzmy, że łatwiej mu się obejść bez mikstur niż w przypadku Savage'a. Dlatego ten trade jest, powiedzmy, nie jest zły, ale
grając Savage'a na pewno bym go nie brał. Moim zdaniem to jest jednak... To jest bardziej utrudnianie sobie gry, moim zdaniem. Savage'a mi tak się gra ciężko, właśnie zapomniałem dodać najważniejszej cechy, mianowicie tej, że Savage nie ma w ogóle krytów. W ogóle nie ma możliwości zadawania ciosów krytycznych, więc jego DPM tak czy siak będzie mały. A w tych krytach jednak czasem też tkwi siła. Jak zadamy cios krytyczny, to możemy sobie na przykład więcej życia wykraść po takim ciosie. A to wiąże się z łatwiejszym utrzymaniem się w walce też. Tym bardziej, kiedy nie możemy korzystać z mixtur. Dlatego tym bardziej w przypadku Savage'a ta cecha się nie opłaca. Z kolei na egzekutorze już jak najbardziej, o ile zdecydujemy się grać bez broni. Okej. Dalej mamy Bance. Mamy większe obrażenia w walce wręcz o 35%, ale spada szybkość ataku z broniami w walce wręcz o 2 klatki. Moim zdaniem ten penalt jest po prostu chory. Postać bardzo wolno atakuje, a te obrażenia wcale moim zdaniem tego nie rekompensują. Szybkość moim zdaniem zawsze była najważniejsza i to ona definiowała to, czy gra się przyjemnie, czy nie. Możemy zadawać nawet bardzo dużo obrażeń, ale jak będziemy atakować wolno, to moim zdaniem nie będzie takiej przyjemności z gry. Będzie brakować nam wtedy tej sprężystości, tej elastyczności. Będziemy na dłużej zblokowani też w czasie takiego atakowania. Zwłaszcza jak coś nam będzie uciekało, to tym bardziej będziemy odczuwać tą mniejszą szybkość ataku. 2 klatki to jest bardzo duża różnica. I co gorsza, nie ma tego w jaki sposób zniwelować. Ta premia 35% dotyczy całkowitych obrażeń, więc nie tylko bazowych, więc przynajmniej tyle, ale moim zdaniem nadal nie jest ona warta tego, aby tak spowalniać postać. Koniec końców ten DPM moim zdaniem wcale nie wyjdzie wiele lepszy, a może nawet gorszy. Bo co z tego, że więcej zadajemy, skoro oddajemy mniej ataków w trakcie jakiegoś tam odstępu czasu, więc może się okazać, że wyjdzie na zero. Wyjdziemy na zero z tymi obrażeniami, a będzie nam się grało o wiele gorzej właśnie przez to, że będziemy tacy spowolnieni. Tak więc ten trade moim zdaniem jest słaby. Nie powinniśmy sobie nim zaprzątać głowy. Jeszcze jakbyśmy go chcieli połączyć z czymś innym, to już na przykład z takim Rabidem, to jest chyba najgorszy możliwy setup, jaki można wybrać. Mimo że obrażenia w statystykach może i będą pasjonujące, może będą imponujące, ale grać się będzie tragicznie moim zdaniem. Wolniej atakujemy, więc ciężej nam będzie się na pewno też utrzymać. Savage nie ma najlepszych progów ogłuszania, to nie jest egzekutor, więc potwory na pewno czasami będą w stanie przerywać nam jakieś akcje, a w przypadku tak wolnego ataku będą miały na to więcej czasu i więcej szans, że częściej te nasze ataki po prostu nie będą wychodziły i nie będziemy wtedy w ogóle nic zadawać. Więc to jest najgorsze, co może być, moim zdaniem. Dlatego ten trade, podobnie jak Rabbit, no nie, niestety. Rabbit oczywiście jest dostępny też dla egzekutora. Bancer jest tylko dla Savage'a. To jest jedna z jego specjalnych cech, dlatego... no, może niepotrzebnie teraz o tym Rabbicie tutaj wspomniałem. W każdym razie ten trade jest słaby. Omijać go z daleka. Kolejnym specjalnym trade'em jest Destroyer. Mamy tutaj Total Damage Increased by 15%, czyli mniej. Ale penalt jest, powiedzmy, do zniesienia. Podobny, jaki był w przypadku jednego z trade'ów Iron Maidenki. Bronie psują się 2 razy szybciej. To jest, powiedzmy, taki penalt, z którym da się żyć, moim zdaniem. Jeżeli tylko tą naszą broń wpompujemy w nią wiele olejków, będzie miała dużo wytrzymałości, to nie powinniśmy aż tak bardzo przejmować tym, że się będzie szybko psuła. Zwłaszcza jak będziemy na bieżąco w terenie znajdować jakieś oleje naprawcze i będziemy sobie tą broń co chwilę naprawiać, to nie powinno nam to w ogóle przeszkadzać wtedy. Dodatkowo w razie co jeszcze jest coś takiego jak relikt of Full Reaper. Od biedy można też tego używać. A premia do obrażeń zawsze mile widziana. Szczególnie w przypadku Savage'a. Chociaż 15% to też nie jest zbyt dużo, więc można by się było dalej zastanawiać nad jakimiś zamiennikami. Tylko problem w tym, że trudno tutaj jakieś sensowne znaleźć.
ale w przypadku Savage'a akurat, jeśli nie ofensywę, to nadal warto też defensywę boostować, więc chociażby w związku z tym moim zdaniem ewentualnych zamienników dla tego trade'a nie powinno brakować. Tak czy inaczej jest on już o wiele lepszy, mniej kontrowersyjny, można jak najbardziej tego Destroyera brać. Chociaż też ta korzyść nie jest jakaś nie wiadomo jak wysoka, więc to nie jest tak, że wszyscy biorą ten trade, bo są osoby, które jednak idą pod coś innego, ale do tego zaraz dojdziemy. No właśnie, doszliśmy do najciekawszej, najbardziej nietypowej cechy, jaką ma Savage. No i mamy tutaj Monkey Grip. I cóż nam ten trade daje? Umożliwia nam używanie dwóch dwuręcznych broni po jednej na rękę. Normalnie Savage ma dostęp do dwuręcznych mieczy i błotów, ale nie może używać dwóch takich broni naraz. Tak więc, no, buff, można by pomyśleć, niesamowity, że możemy dwie takie bronie, dwa jakieś kafary na przykład, używać po jednym na rękę. Tak swoją drogą w Diablo 2 widok barbarzyńcy z dwoma kafarami to byłby ciekawy widok. Ale tutaj bardziej należy je traktować jak takie duże młoty bojowe. No i oczywiście dwuręczne miecze, to już akurat jak najbardziej można sobie wyobrazić. Ale jaka cena za to? Minus 10, dodać poziom postaci, czyli na 50 będzie, na 50 poziomie będzie minus 60 do skuteczności ataku i minus 60 do obrony. No to jest dość poważna sprawa, zwłaszcza, że Savage nie ma za dużo dexa. Problemy ze skutecznością ataku ma nawet bez tego trade'a, tak więc no, jest tutaj nad czym myśleć, jest tutaj co odrabiać. Dodatkowo mamy minus 20% maksimum chance to hit. Tak więc niestety trafiamy o wiele rzadziej niż normalnie moglibyśmy. Ta maksymalna szansa na trafienie mobów zamiast 95% wynosi 75%. Tak więc no, różnica dość spora, nie oszukujmy się. Sporo tych ciosów będziemy chybiać i nie ma za bardzo na to jak zaradzić, nawet mając najwyższą skuteczność ataku. Nawet jak nam się uda to jakoś wykierować, to no, dotkniemy ten próg obniżony 75% i dalej już nic z tym nie zrobimy. Trudno powiedzieć, ile dokładnie tej skuteczności ataku trzeba, by ten próg osiągnąć. Aż tak bardzo głęboko nie wnikałem w te kwestie związane z tymi formułami i tak dalej. Tak czy siak, na pewno tą drugą część tego penalta już odczuwa się zawsze. To jest ten główny minus, przez który ten trade może być dość kontrowersyjny i niewygodny. Ale wydaje mi się, że dalej da się zrobić Savage'a pod ten trade. Da się go uczynić jako tak ogrywalnym, ale trzeba mieć jednak dobre zaplecze przedmiotów. Trzeba najlepiej ustalić sobie od razu, zawczasu, jakiś build, nie tylko związany z przedmiotami, ale też z perkami. Jak to wszystko porozdawać, żeby to grało. Problem w tym, że z racji na konieczność łatania tych penaltów możemy potrzebować więcej punktów perku, dlatego najczęściej ludzie, jak już biorą Monkey Grip, to robią to z Grip Dealem. I to się już robi naprawdę strasznie wybuchowa mieszanka, gdyż sam Grip Deal już daje nam sporo kar. Jest tutaj właśnie chociażby kara do obrony. Stąd mamy minus 60 do obrony, stąd mamy minus 25 jeszcze, więc minus 85 obrony. To powoduje, że robiąc takiego Savage'a rozważamy raczej przesiadkę na wysoką odporność i próg ogłuszania. Jesteśmy wtedy zmuszeni tą obronę raczej zignorować, gdyż po prostu najzwyczajniej w świecie nie ma już na nią miejsca, nie mamy już jak jej odrobić. Mamy za dużą karę do obrony z tych dwóch trade'ów, a do tego jeszcze jest sporo przedmiotów u Savage'a, które tą obronę jeszcze bardziej potrafią ściąć. Chociażby nawet z broni może być spora kara. Tak więc, no, trudno mi powiedzieć tak naprawdę, jak się gra z tym trade'em. Na pewno jest ciężko, zwłaszcza na początku. Tak więc, trade generalnie nie jest zły, ale moim zdaniem jest on przeznaczony jednak dla bardziej doświadczonych graczy, którzy wiedzą już czego chcą i czego się spodziewać. Na pewno nie dla początkujących, dlatego powiedzmy początkującym raczej odradzałbym ten trade.
Jest on po prostu zbyt dużo tutaj wprowadza zmian. Te penalty są na tyle poważne, że trzeba umieć sobie z nimi radzić. Co my tu jeszcze mamy? Widzę, że tutaj jest jeszcze jeden trade, którego wydaje mi się, że wcześniej nie było. Jest to trade Barbarian. Plus 180% poziomu postaci dodatkowych per... Ach tak, dobra, już pamiętam, co to jest. To jest trade, który zmienia... Wydaje mi się, Savage'a w inną klasę postaci. Chociaż w sumie nawet nie pamiętam, czy zmienią, czy nie zmienią. No nieważne, ale o co tutaj chodzi? Postać zmienia się w barbarzyńce. Mamy 3 razy więcej perków, bo zamiast... Jak to było? Momencik. No, w każdym razie mamy o wiele więcej perków. Mamy poprawiony stan threshold, ale używamy tylko białych przedmiotów. Tylko białych przedmiotów. Nie możemy używać... nie możemy nawet żadnych zaklęć mieć. Z wyjątkiem furii, healingu i portalu, całe szczęście. Ale nadal nie mamy teleportu, nie mamy jakichś ścian, które czasami potrafią się przydać. Nawet głupiej telekinezy. Nie jestem pewien, jak wygląda sprawa z używaniem reliktów, na przykład seeingu albo jakiejś eteryczności. Wydaje mi się, że powinny być one jednak dostępne. Aczkolwiek z racji na to, że możemy używać tylko białych przedmiotów, no to niestety bardzo duże ograniczenia z tego wynikają. Chociażby takie, że nie możemy w żaden sposób zbustować szybkości odzyskiwania równowagi. Nie możemy w żaden sposób zbustować szybkości ataku, gdyż nie możemy używać niebieskich ani unikatowych przedmiotów, więc możemy pomarzyć o cechach typu fast attack, faster attack. Nie mamy też żadnego wykradania życia, wykradania many, żadnej dreadfulki, ruina i parę jeszcze takich cech by się znalazło. Dlatego granie tą postacią na tym trecie jest raczej dość nudne na dłuższą metę, gdyż nie oszukujmy się, ale jednym z głównych elementów gry, gier takich jak właśnie Diablo, no to są jednak te przedmioty. Chcemy te przedmioty znajdować i się nimi, że tak powiem, bawić. A tutaj można powiedzieć, zabierana jest nam ta możliwość, element właśnie, jeden z tych elementów tej zabawy, na której to wszystko, że tak powiem, polega. Oczywiście z tytułu tych ograniczeń, z tego penalta, do dyspozycji mamy nie tyle więcej punktów perków, co mamy też dostęp do paru nowych perków, które zwiększają nam pewne parametry, to bardzo znacząco. Nie pamiętam już dokładnie, jakie to były perki. Wydaje mi się, że takie typowe od chociażby od odporności, od obrony, od obrażeń, czyli takie typowe, surowe statystyki. Ale nie sądzę, aby miały się wśród nich znajdować właśnie takie rzeczy pokroju Life Leecha albo Faster Attacku. Tak więc z takimi rzeczami musimy się już niestety pożegnać. Ktoś, pamiętam, że ogrywał Savage'a z tym trade'em i stwierdził, że dość szybko się znudził grą po prostu, bo nie było tak naprawdę czego szukać. Grunt to było znaleźć jedynie bazy, białe przedmioty z perfekcyjnym rolem obrony, jakichś tam odporności czy obrażeń. I tak naprawdę nic więcej. Znajdzie się takie bazy, a to nie jest wcale jakieś bardzo trudne zadanie. I tak naprawdę potem nie ma już tą postacią co robić. Znajdujemy oczywiście na drodze dalej mnóstwo tych różnych niebieskich, unikatowych przedmiotów, ale wydaje mi się, że to może być strasznie frustrujące, widząc je wszystkie w czerwonych kolorach, niedostępnych do użycia. To jest moim zdaniem jednak drobna przesada. Ten trade to taka generalnie ciekawostka, chociaż ja bym bardziej powiedział, że to jest mem. Typowy trade mem. Jeżeli chcemy normalną, klasyczną postać robić, to powinniśmy się raczej trzymać z daleka od czegoś takiego. No i cóż, to chyba tyle tutaj. Przejdziemy sobie do kolejnej klasy. Będzie to Berserk. Co my tutaj mamy?
Pierwszy trade specjalny tylko dla Berserkera, Armadillo. Mamy małe zboostowanie Reflekta. Dostaje on więcej warstw. Kara to minus do obrażeń. Berserker generalnie na obrażenia nie narzeka, aczkolwiek no, mimo wszystko żal tracić nawet pojedynczych punktów, gdyż nie ma on niestety zbyt wysokich szans na uderzenia krytyczne. Ale jaką mamy korzyść? Więcej warstw Reflekta. W praktyce możemy ich wyciągnąć wtedy z 10, więc to jest całkiem niezła sumka. Aczkolwiek nie jestem do końca przekonany o tym, czy to aby na pewno jest potrzebne. Jeżeli już robimy Berserkera pod tego trade'a, powinniśmy na pewno zadbać o to, by mieć jak najwięcej obrony. Bo w przeciwnym razie ten Reflekt będzie nam za szybko schodził i koniec końców nie będzie nam robiło różnicy, czy zejdzie po piątym ciosie, czy po ósmym. Niewiele nam to w sumie da. A niestety nie jesteśmy w stanie za bardzo też zredukować cooldowna, jaki jest z tego Reflekta. Tak więc to jest jednak taki bardziej trade ciekawostka. Moim zdaniem nie ma sensu oficjalnie uwzględniać tego w żadnym punkcie. Aczkolwiek przyznam, że swego czasu korciło mnie, by to przetestować. Nie jest moim zdaniem ten trade jakiś tragiczny, aczkolwiek nie daje też nic jakiegoś szczególnie wartościowego. Tak czy owak, w niektórych walkach być może te kilka ciosów z tego Reflekta może i coś by dało, ale generalnie moim zdaniem raczej trade nie warty zachodu. Co tu jeszcze mamy? Ach tak, adrenalina. Ja swojego Berserkera początkowo miałem właśnie ustawionego pod ten trade. Jednak później doszedłem do wniosku, że ten trade to również taki mem, taka ciekawostka, gdyż niczego specjalnego on nie wnosi, a powoduje tylko to, że nie możemy zbyt długo stać na awku w podziemiach, że musimy non-stop coś robić, gdzieś chodzić, w coś uderzać, nawet na oślep atakować, żeby tylko nam to życie nie spadało. Bo działa on w taki sposób, że odwraca nam regenerację. Tak więc nie ma kompletnie sensu korzystać z procentowych premii do regeneracji, gdyż wtedy stojąc w miejscu będziemy tą degenerację mieć jeszcze większą. W czasie walki owszem będzie rosła, ale w czasie stania w miejscu praktycznie zawsze tą regenerację będziemy mieli ujemną, nawet jeżeli wymaksujemy sobie perk Fortitude. Jak już mówiłem wcześniej, nie ma sensu specjalnie iść pod tę regenerację. To nie jest najistotniejszy parametr bojowy. O wiele cenniejsze są jakieś liczery, albo po prostu wysokie obrażenia, obrona, odporność. Raczej na tym się powinniśmy skupiać, a ten trade tak naprawdę robi nam tylko burdel w statystykach. Mamy z tą regeneracją tylko więcej zabawy. Musimy cały czas na nią patrzeć i tak naprawdę nic specjalnie z tego tytułu nie mamy. Ta regeneracja wcale nie powoduje, że możemy dzięki niej się w walce dłużej utrzymać. Absolutnie nie. Nadal potrzebujemy dużo zadawać obrażeń, mieć konkretne wykradanie życia, więc tak naprawdę nic się nie zmienia. A właśnie dochodzi nam tutaj ten permanentny problem związany z tym, że jak stoimy w miejscu, to po prostu nam to życie spada i co chwilę ktoś nas musi leczyć, albo sami musimy po prostu coś ciągle robić. To jest jednak na dłuższą metę bardziej irytujące niż ciekawe, tak więc ja tego trade'a raczej nikomu nie polecam. Nic specjalnego, taka tam ciekawostka. Kolejny trade, bardzo dziwny, Psychotic. Fury makes you stronger and more resilient. Czyli mamy tutaj trochę więcej premii do Fury. Jakiś czas temu pytałem kogoś o to, co dokładnie tutaj dochodzi. Z tego co pamiętam, nie były to jakieś specjalnie nadzwyczajne premie. Trochę więcej obrażeń, trochę skuteczności ataku, trochę obrony chyba. Ale jaki jest minus? You lose control under Fury and go berserking until it ends. No właśnie, czyli nie mamy żadnej kontroli nad postacią, jak użyjemy Fury. Postać wtedy, można powiedzieć, że sterowana jest automatycznie przez komputer. I nie mamy kompletnie wpływu na to, co ona robi. Nie możemy też nawet używać mixtur w trakcie Fury, więc to jest już moim zdaniem straszny defekt, powodujący, że koniec końców postać jest moim zdaniem gorsza. Jak nie mamy nad postacią kontroli, no to w niektórych sytuacjach no po prostu no komputer nie jest w stanie sterować tą postacią tak, jakbyśmy chcieli. A są sytuacje, w których naprawdę trzeba się zachowywać nieszablonowo,
nietypowo. Najgorsze są sytuacje na przykład w jaskiniach, kiedy, kiedy jest jakiś potwór, który jest za rzeką lawy i użyjemy wtedy furii na tym psychotiku i postać nie będzie próbowała jakoś dojść do tego potwora w takim sensie, żeby tą lawę obejść, czy żeby się teleportować za nią, tylko będzie sobie tak po prostu chodziła w jedną i w drugą stronę, tak jak to mają w zwyczaju robić niektóre potwory, które chcą do nas podejść, a nie mogą, bo coś ich blokuje, jak jakaś przeszkoda terenowa. No i tak stoi wtedy ta postać, bez sensu może odbywać. No i generalnie to nie ma sensu. Można powiedzieć, że postać staje się wtedy, jeśli chodzi o IQ, powiedzmy, że zamienia się w zwykłego potworka, jeśli chodzi o sposób zachowania. Czyli tak ślepo po prostu idzie naprzód i próbuje właśnie tutaj te potwory zabijać. Przynajmniej tak słyszałem, że tak to wygląda. Dlatego ten trade również jest badziewny, typowo śmieciowy i absolutnie w żadnym wypadku bym go nie polecał. Typowy mem, typowa ciekawostka, nic więcej. Okej, dalej tu już nic nie ma. A więc jak widzicie, Berserker niby ma ciekawe te trade, jeśli chodzi o te ich mechaniki, że tak powiem, o tą ich pomysłowość. Aczkolwiek jeśli chodzi o praktykę, o ich grywalność, no to raczej bita z nędzą. Dalej mamy egzekutora, czyli postać, którą chyba grałem najdłużej ze wszystkich, gdyż robiłem tych egzekutorów w sumie kilka razy. No i tak, o Rabidzie już powiedziałem. W przypadku egzekutora ten trade jak najbardziej warty rozważenia. Można na nim grać, ale właśnie z racji na to, że nie możemy używać mikstur palce, no to może nam to czasem przeszkadzać. Tak więc trade moim zdaniem dla doświadczonych graczy. Dalej, pierwszy specjalny trade dla egzekutora, leper, czyli trendowaty. Dostajemy 30 punktów do maksymalnego dexa i do maksymalnej magii. Akurat te dwie statystyki u egzekutora leżą i kwiczą i te 30 punktów wbrew pozorom może całkiem sporo dawać. Ale jaki jest penat? NPC w ogóle są dla nas niedostępne, z wyjątkiem gildian. Czyli nie możemy pójść do Griswolda, nic naprawić, nic kupić. Nie możemy pójść do Adri, nic sobie zenchantować. Nie możemy też u Griswolda łączyć gemów, w ogóle używać gemów i soketowych przedmiotów. Tak więc, wbrew pozorom, ta brak dostępność do NPC-ów powoduje bardzo dużo ograniczeń. Ja grałem trochę egzekutorem pod tą cechę i przyznam, że dość szybko się zniechęciłem. Najbardziej irytujące w tej cesze jest to, że nie mamy dostępu do identyfikacji, do Kane'a. Nie możemy chodzić, żeby identyfikować przedmioty. Ja dopiero później się zorientowałem, jaki to jest problem. Kiedy uświadomiłem sobie, że te relikty identyfikacji robią zdecydowanie za rzadko w stosunku do przedmiotów, generalnie do przedmiotów magicznych. Przedmiotów magicznych dropi bardzo dużo, natomiast reliktów identyfikacji no, już nie dropi aż tak dużo, więc miałem bardzo duży problem z identyfikowaniem itemów. Miałem całe strony w skrzynce czasem zapchane przedmiotami niezidentyfikowanymi, które chciałem za wszelką cenę sprawdzić, a nie mogłem, bo po prostu nie miałem reliktów, nie mogłem z tym fantem nic zrobić. Liczyłem potem na to, że znajdę gdzieś w katakumbach kapliczkę, która zidentyfikuje mi wszystkie przedmioty i było po prostu zbawieniem natknięcie się na nią i sprawdzeniem tych wszystkich śmieci. Generalnie grało się bardzo ciężko, bardzo niewygodnie, a benefit z tego trade'a odczuwamy dopiero na endgame, bo takie też było moje założenie, że jest to taka nagroda za to męczenie się. Jednak za duża cena. Na endgame'ie owszem, nie korzystamy już aż tak często z usług NPC-ów. Griswolda już nie potrzebujemy za bardzo nic kupować. Jednak właśnie, doszły te gemy, ten crafting, te enchanty. No i właśnie to identyfikowanie przedmiotów, jakże taki drobiazg, a jednak okazało się, że jest to dość ważne. Tak więc koniec końców trade dla masochistów. Naprawdę okropnie się gra bez możliwości odwiedzania NPC-ów, zwłaszcza na początku gry, kiedy przedmioty mamy raczej słabe, postać jest słaba. W praktyce i tak najczęściej wygląda gra tak, że wyposażamy się u Griswolda w przedmioty, bo w terenie dropią same śmieci. A kiedy nie mamy tutaj tej możliwości, no to siłą rzeczy progresujemy o wiele wolniej
W ogóle może być ciężko nam wyjść z jakiegoś dołu. Musimy poświęcać specjalnie w skrzyni miejsce na relikty identyfikacji, na jakieś oleje naprawcze, żeby nam tego nigdy nie zabrakło. Zaczną nam się psuć przedmioty, a nie będziemy mieli żadnych olejów naprawczych, no to będziemy tak naprawdę literalnie w dupie. Tak więc, moim zdaniem, mimo że benefity ma fajne, to absolutnie ten trend nie jest warty zachodu i właściwie nikomu bym go nie polecał. Na Iron Manie mogłoby się wydawać, że miałby on sens z racji na to, że na Iron Manie te usługi NPC-ów nie są aż tak istotne. W terenie znajdujemy więcej olejów naprawczych, więcej reliktów identyfikacji też dropi z oczywistych względów, bo nie możemy wrócić do miasta. Ale z kolei na Iron Manie z tego benefita w zasadzie nie skorzystamy, bo mała jest szansa, że dojdziemy aż tak daleko, by wymaksować te statystyki i podnieść je na tą wyższą granicę. Tak więc w żadnym wypadku ten trade nie ma sensu moim zdaniem. Ani w normalnej grze, ani na jakichś innych specjalnych trybach. Tak więc obijać z daleka. Naprawdę nie polecam. Dalej, Old Habit. Ten trade był kiedyś, wydaje mi się, nieco lepszy. Ale wynikało to chyba bardziej z niedoprecyzowania w opisie tych benefitów. Co dostajemy? Zadajemy 200% więcej obrażeń zwykłym potworom w walce wręcz, jeśli mają 25% życia. Kiedyś ten trade wydaje mi się, że był no-brainerem, ale wynikało to z tego, że ludzie nie wiedzieli, iż nie działa on na wszystkie potwory. Ludzie wierzyli, że z tym trade'em będzie można szybciej zabijać bossy, takie jak chociażby Uber Diablo. Jednak ostatecznie okazało się, że to nie działa w przypadku takich potworów. Dodatkowo mamy tutaj penalt do DFE, co prawda nie za duży, ale jednak na początku gry może to czasami dawać się odczuć. A ta korzyść z kolei trudno powiedzieć, czy ma sens. Ja w każdym razie w późniejszych fazach gry już sobie nie zaprzątałem głowy tym trade'em. Chociaż jak robiłem swojego pierwszego egzekutora pod Rabbit, to jako drugą cechę wziąłem właśnie tą. Przyznam, że aż tak bardzo nie odczuwałem tej premii. Potwory jak już miały mało HP, to tak czy owak zabijało się już sprawniej, szybko. Jak się miało tak wysokie obrażenia z racji właśnie tej cechy Rabbit. Tak więc ten Old Habit w zasadzie się marnował, a bardzo, bardzo bolała ta kara do DFE. Tak więc raczej tego trade'a bym nie polecał. Nie jest to moim zdaniem nic specjalnego, wbrew pozorom. Gdyby działało to na unikalne potwory, to tak. Wtedy jak najbardziej. Ale że działa tylko na zwykłe, też ten life cap 25% moim zdaniem trochę za nisko. Gdyby to się załączało trochę wcześniej, to może jeszcze tak. Nie jestem pewien, czy z racji tego trade'a nie pojawił się jakiś perk, który troszeczkę uwydajnia. Może nawet sprawdzę. Wydaje mi się, że coś tam chyba doszło, jednak doszło to później. Jak ja grałem, to tego jeszcze nie było. Wydaje mi się, że coś jest. Ach tak, no właśnie. No właśnie. End them rightly. Amount of hit points needed for monsters to get triple damage increased. No właśnie, możemy tutaj 5 poziomów dać w ten perk i zwiększyć tą wartość o kolejne 25%, dzięki czemu to się będzie nam załączało, kiedy moby będą miały nie 25% życia, a 50%. No i tutaj już przyznam szczerze, że wygląda to lepiej, dlatego z tym perkiem to inna sprawa. Już można by się było zastanawiać, gdyż są takie potwory, które mają bardzo dużo życia na tych ostatnich poziomach Dooma. Zwłaszcza mam tu na myśli chociażby tych pożeraczy zwłok, którzy lubią się leczyć, kiedy mają mało HP. Z tym trade'em na pewno o wiele łatwiej ich ściągać, kiedy już mają mniej życia. Chociaż nawet w przypadku zwykłych mobów nadal moim zdaniem może to mieć jakiś sens. Tak czy inaczej, trade nie jest w takim układzie zły z racji na ten perk, który się pojawił. Ale wydaje mi się, że w oficjalnych buildach na egzekutora niestety nie ma na niego miejsca. Tak więc nie jest on wcale tak zawsze brany.
Aczkolwiek nie mogę powiedzieć, że jest zły, bo ta kara do DFE nie jest za duża, to jest raptem 6 punktów na 50 poziomie, więc to jest właściwie tyle co nic. Tak więc ten trade właściwie jest dobry. Powiedziałem na początku, że kiedyś był lepszy, ale jak widać jednak jest odwrotnie, to teraz jest lepszy. Tak więc raczej można go polecić. Okej, co tu jeszcze? To wszystko, okej. Zostali nam jeszcze gladiatorzy. Co ma track? Old Fashioned. To jest trade, który mają wszyscy gladiatorzy. Nie tylko track. I co on daje? Daje nam trochę obrony. Trochę obrażeń i trochę bazowego deksa, ale jaka jest kara? Nie możemy używać w ogóle żadnych zbroi. Czyli powiedzmy tak jak gladiatorzy w realu też z gołymi klatami walczyli. I to jest właśnie takie odwołanie powiedzmy do rzeczywistości. Ten trade. Raczej nieopłacalny jest ten trade, powiem tak. Gdyż ze zbrojek jednak czasem mamy inne korzyści, nie tylko obronę. Właśnie to jest największy minus tutaj, że w ramach rekompensaty dostajemy tylko obronę, obrażenia i dex, a nie ma tutaj nic związanego z odpornościami, z DFE, a to są obok obrony najistotniejsze parametry każdej zbroi. Tak więc niestety, ale borykamy się z tym problemem, tych odporności wtedy. I z tego, co ludzie mówili, jest to jednak dość uciążliwe. Dlatego raczej bym tego trade'a nie polecał. Poza tym dziwnie by to wyglądało, chodzić cały czas przez całą grę bez zbroi. Przynajmniej dla mnie. Tak więc no, powiedzmy, że mi się ten trade nie podoba. Wydaje mi się, że da się trochę więcej tej obrony tutaj wyciągnąć. Z tym trade'em. Ale tylko obrony. Nadal mamy problemy z odpornościami, z redukcją obrażeń. Tak więc nie ma wielkiej tragedii, ale szału również. Nic specjalnego ten trade. To nie jest. Bruiser, widzę. Kolejna postać, która ma do niego dostęp. Tak jak mówiłem, w przypadku Shinobiego niektórzy gladiatorzy mają do niego dostęp. W przypadku Traka nie jestem pewien, czy jest sens brać ten trade. Tak jak mówiłem, dzięki temu większemu poziomowi siły możemy odblokować sobie jakieś nowe przedmioty, ich drop, ale zapomniałem dodać, że z tytułu mniejszego deksa możemy też stracić dostęp do niektórych. Więc koniec końców za duże zamieszanie tutaj może z tego wyniknąć. Nie jestem pewien tak swoją drogą, czy można wziąć Bruisera i Old Fashioned jednocześnie. Tutaj dostajemy 40 do deksa, tu nam odejmuje 50. Aż tu sprawdzę. Można wziąć bez problemu. Ale tak czy inaczej, ja bym się w to nie bawił. Powiedzmy, że oba te trade'y mi się nie podobają. Dalej mamy Rudiarius, jest to taki w zasadzie typowy starter. Dostajemy więcej golda na starcie gry, no i to w sumie wszystko, a mamy mniej żywotności na początku. Czyli w zasadzie ten trade na dłuższą metę nie daje kompletnie nic. Nic nie zabiera, ale też nic nie daje. Nie jestem pewien, czy ktoś kiedykolwiek z tego trade'a korzystał. Może ewentualnie trochę pomóc zacząć grę na Ironmanie. Dzięki temu, że mamy więcej golda, możemy się przed zejściem pierwszym do podziemi wyposażyć w coś więcej, kupić coś lepszego. Jakąś zbrojkę, jakiś hełm i tak dalej. Ale poza tym większego pożytku z tego nie ma, więc wydaje mi się, że ten trade bierzemy tylko wtedy, kiedy ten początek ma jakieś znaczenie właśnie na Ironmanie. I kiedy nie chcemy kompletnie niczego innego brać. No, tylko wtedy ewentualnie. Ale o jakimś takim bardziej poważniejszym zastosowaniu to nie ma tutaj co mówić. Dalej mamy
Blood for Blood, to jest chyba główny i jedyny specjalny trait dla Traka. Total damage is increased by... No właśnie, o 30% więcej obrażeń, kiedy mamy mniej niż 40% życia. Tak jak mówiłem przy jednym z poprzednich traitów, który działał podobnie, musielibyśmy tutaj sprawnie manipulować liczbą życia, żeby móc wykorzystać tą premię. Ciężko jest utrzymywać życie na tak niskim poziomie. Tym bardziej, że mamy w grze coś takiego jak regenerację, life leech, no i do tego jeszcze w późniejszych fazach gry najczęściej korzystamy z tych pełnych mikstur. Tak więc, niestety, ale benefitu z tego traita ciężko jest wykorzystać. Co prawda, jeżeli korzystalibyśmy z tych małych mikstur i postarali się wyśrubować HP na jakąś astronomiczną wartość pokroju 1500-1600, bo jak najbardziej jest to możliwe, chociaż nie jestem pewien jakim kosztem, ale wtedy 40% HP, no to w przeliczeniu normalnie na liczbę mogłoby wynosić właśnie 600 albo 700 całości i wtedy na takim poziomie HP jeszcze dałoby się grać. Musielibyśmy właśnie zadbać tylko o to, by mieć tego życia dużo, regeneracja tego życia, żeby nie była zbyt wielka, najlepiej life leecha, żebyśmy też nie mieli, ale moim zdaniem za dużo z tym zachodu, za dużo fatygi. Tylko dla 30% zwiększenia obrażeń moim zdaniem nie ma sensu. Do tego mamy jeszcze penalt, przez który nie dostajemy życia co poziom, więc mamy tego życia mniej, a więc, tak jak powiedziałem, chcemy mieć z tym tradem jak najwięcej życia, a ten penalt nam to jeszcze utrudnia, by to życie wyśrubować, bo z jego tytułu raczej mielibyśmy tego życia o 100 mniej, jak nie więcej. Tak więc mi osobiście się ten trade kompletnie nie podoba. Oczywiście czyni to Traka takim wyjątkowym na tle innych postaci, ale za dużo zachodu, zbyt ciężko tutaj byłoby tą postać tak skonfigurować, by naprawdę korzystać zawsze z tej premii wyobrażeń, by mieć tego życia właśnie na tym poziomie poniżej 40%. To jest, powiedzmy, zabawa dla takich, powiedzmy, starszych wyjadaczy. No i to chyba tyle tutaj. Dalej mamy Murmilo. Co my mamy u niego? Blood and Sun. Cóż to za trade? Umożliwia nam podniesienie tej granicy efektywności redukcji obrażeń. Domyślnie jest tak, że DFE, choćby nie wiem jak wysokie, nie może zredukować więcej niż połowy obrażeń, jakie otrzymujemy. Tak jak tu jest zresztą napisane. Standard limit of absorption 50%, a to nam pozwala rozszerzyć ten limit o 75%. Tak więc całkiem fajna sprawa. Powoduje to, że ten parametr działa lepiej i mamy z niego większą korzyść. Penalt jest do regeneracji życia. Punktowo wychodziłoby to jakieś 16 punktów na 50. poziomie. Tak więc no, myślę, że dałoby się z tym żyć. Tak czy inaczej, na tym endgame większość tych oficjalnych buildów jednak najczęściej polega na wyciąganiu tych obrażeń kosmicznych właśnie za cenę chociażby regeneracji. Więc koniec końców, moim zdaniem, ten penalt jest do zaakceptowania, gdyż jak już wiele razy mówiłem, regeneracja nie jest najważniejszym parametrem, a dostajemy coś, co jest naprawdę bardzo ciekawą rzeczą i niespotykaną i niedostępną do uzyskania w żaden inny sposób. Tak więc wydaje mi się, że większość graczy, którzy grali właśnie Murmilo, wybierało właśnie ten trade. Jest on całkiem intrygujący i nie powiedziałbym, że jest zły. Grunt to tylko zadbać o to, by nie mieć z tą regeneracją większych problemów. Możemy ją naprawić zarówno itemami, bonusami z itemów, jak i w ostateczności rozwinąć sobie perk Fortitude i problem powinien zostać zażegnany. A korzyść mamy naprawdę fajną. Tak więc ten trade jak najbardziej na plus. Nie jestem oczywiście pewien, czy z jego tytułu nie pojawia się może jakiś nowy perk, bo czasami pod niektórymi trade'ami są jakieś perki ukryte. Czasami jest tak, że niektóre perki wymagają dwóch konkretnych trade'ów, ale w to już bym się nie zanurzał, gdyż jest tego zbyt wiele po prostu i też nie wszystko miałem okazję jeszcze
tutaj zlokalizować. No nic. Czy tu coś jeszcze jest? Nie, tu już nic nie ma. Dalej mamy Dima Herusa, czyli obok Łotrzycy jedyną postać, która walczy za pomocą dwóch broni. Cóż ona ma? W przypadku Dima Herusa był tutaj jeden specjalny trade. Bloody Mess, właśnie to. Mamy premię do obrażeń krytycznych. To całkiem fajno, bo na ostatnim poziomie wydaje mi się, że wynosiła u nas 700 punktów nawet. Jak dobrze pamiętam. Tak więc całkiem konkretna premia do kryta. Cena w postaci rosnącego autohita w walce wręcz. Moim zdaniem 2% to jest wartość pomijalna. A więcej obrażeń krytycznych zawsze jest mile widziane. Tak więc bardzo fajny trade, można go spokojnie polecić. Fajnie się komponuje, moim zdaniem, z trade'em Finesse. Sam zresztą zamierzałem zrobić Dima Herusa właśnie pod te dwa trade'y. Typowo pod damage build. Jeden trade daje nam crit chance, drugi trade daje nam crit damage, więc całkiem fajne połączenie. Jak najbardziej można polecić. No i tu właściwie nic więcej nie ma. Została nam jeszcze jedna postać, czyli Sekutor. Cóż takiego Sekutor nam oferuje? Sekutor, tak jak już mówiłem przy omawianiu postaci, przy omawianiu klas, jest raczej taką postacią trochę zapomnianą, taką martwą, że tak powiem, albo inaczej, nijaką, może tak. I jeśli chodzi o trajty, z tego co pamiętam, to również niczego specjalnego nie oferował. Zresztą zaraz zobaczymy. Ach tak, Bestiarius to jest jego główna cecha. I co nadaje? Bronie ostre zadają bestiom więcej obrażeń o 30%, ale kara jest taka, że bronie obuchowe zadają nieumarłym mniej obrażeń. Moim zdaniem ten trade nie ma większego sensu. Zarówno bestie, jak i nieumarli nie są, że tak powiem, na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o naszą listę zmartwień. Jeśli już miałbym wskazać, który z tych typów mobów jest poważniejszym zagrożeniem, to wskazałbym na nieumarłych jednak. Tak więc dostajemy więcej obrażeń przeciwko jednemu typowi mobów za cenę obrażeń przeciwko innemu. Moim zdaniem to kompletnie się nie opłaca, nie ma sensu. Tak więc ja bym sobie ten trade odpuścił. Słaby jest po prostu. No i cóż, tym oto sposobem doszliśmy sobie do końca. Co można powiedzieć na koniec, jeśli chodzi o takie generalne podsumowanie? Jak widzicie, jest dużo trade'ów pułapek. Bardzo wiele takich trade'ów, których kompletnie się nie opłaca pikować, które nie mają większego sensu. I zaledwie parę takich, które są, że tak powiem, standardy. Większość z tych dobrych trade'ów jest dostępna dla wielu klas postaci. Przez co najczęściej jest tak, że te endgame'owe buildy mogą w wielu przypadkach wyglądać podobnie, jeśli chodzi o wybór trade'ów. Na przykład na wojownika, na berserkera, na jakiegoś mnicha. Możemy tak naprawdę brać te same pakiety perków, czyli na przykład Finesse, Insensitive, ewentualnie jakiś small frame, coś w tym stylu. Tak więc, no, mimo że niektóre te trade'y są bardzo pomysłowe, jeśli chodzi o ich jakby sposób działania, o to, co oferują lub co zabierają, to jednak większość z nich to są takie bardziej zapchaj dziury i powodują tylko niepotrzebne zamieszanie i się człowiek zastanawia nie wiadomo ile nad jakimiś urozmaiceniami, a tymczasem tak naprawdę na dobrą sprawę wszystko sprowadza się do tego, by zawsze korzystać praktycznie z tych samych cech, jeżeli tylko są one dostępne. No cóż, to chyba wszystko w trade'ach. Z całą pewnością można byłoby jeszcze więcej o nich tutaj mówić, gdyż nie o każdym tutaj byłem w stanie coś więcej powiedzieć, nie o wszystkich miałem jakieś, powiedzmy, większe pojęcie, informacje o tym, jak właściwie działają. Jeżeli czegoś w przyszłości się jeszcze o niektórych trade'ach dowiem, to będę najwyżej uzupełniał te informacje, dodawał komentarze pod filmem. Ale cóż, to będzie. To przyjdzie pewnie z czasem.
A na razie cóż, to by było na tyle. Mam nadzieję, że czegoś się może dowiedzieliście. Standardowo. Jeżeli się z czymś nie zgadzacie, możecie napisać. To, co ja tutaj wszystko mówiłem, to powiedzmy, że kierowałem się własnymi doświadczeniami, własnym punktem widzenia też. Tak więc nie każdy musi się ze mną zgadzać. Tak więc, jeżeli macie jakieś uwagi, albo macie jakieś własne, że tak powiem, doświadczenie związane z którymiś z cech, z ich użyciem i uważacie, że jakaś cecha jest lepsza albo gorsza niż ja tutaj sugerowałem, to możecie napisać, chętnie poznam wasze zdanie na ten temat. No cóż, a na razie to by było na tyle. Żegnam się i do następnego razu. Cześć!